Cześć, witamy w kolejnym odcinku. Tutaj samochód naszego kamerzysty. I powiedz, co tutaj się stało? Ty jesteś ogólnie bardzo pozytywnie nastawiony do zwierząt, tak? Ale tutaj zwierzę naraziło cię na dosyć duże koszty. Do likwidacji. Do likwidacji. Popatrzcie się, jak kuna, czy jakiś gryzoń. Kuna, czy szczur myślisz? Kuna. Widziałeś ją? Widziałem. Popatrzcie się, co zrobiła z kablami. Tutaj jest wtyczka. Tutaj jest sonda. O. Chyba ją za mało karmiłeś. Tak, i jeszcze co lepsze, klima nie przestała działać ostatnio. To są, po prostu wzięła sobie ten... deser. Deser. Albo chciała sobie między zębami wyczyścić z pozostałości po jedzeniu. I co jeszcze mówisz, co się dzieje? No, klima przestała działać i... To może podłączymy komputer, sprawdzimy klimatyzację, nie? A tutaj, kurde, no nie wiem, czy to się opłaca łatać, bo tutaj jest wszędzie, popatrzcie. No. Tu pogryzione, tu. No zobaczymy, ile nowa. A no, patrzcie się. No. A powiedz mi, mniej więcej orientowałeś się, ile w serwisie taka kosztuje? 1400. 1400 zł. Czyli masz drogie zwierzątko koło domu. No, drogie. Wymagające. Tylko co, wymienisz, ale pasowałoby to potem jakoś jeszcze zabezpieczyć, nie? Żeby zlikwidować kunę. Zlikwidować albo... A kuny są pod ochroną. Może się powtórzyć. Może się powtórzyć. No, my mieliśmy taki przypadek, że kolega przyjeżdżał i 3 razy w ciągu 2 tygodni przegryzła mu węże wodne w samochodzie. To najgorszy wąż, który mógł być, bo był cały moduł złączony. Nie jako jeden wąż, tylko jeden, tak, chyba do Astry kosztowały do 1,7 w dieslu dwójki. 500 zł taki wąż, ten cały moduł z płynem, z wymianą. I po trzecim razie, jak wymienił, powiedział, że postanowił sobie jednak podjazd zrobić do garażu i chować auto do garażu. Nie, to jest tragedia. Dlatego... Ale tu wiesz, nawet ci gdzieś indziej może. Pojedziesz gdzieś do znajomych i, tak. I jakaś kuna będzie. Albo do ciebie przyjadą znajomi. No. Kuna poczuje. Sondę lambdę. Tak. I już nie będzie. Ale popatrzcie, że jeden kabel ją nie usatysfakcjonował, to jest tak zgryzione wszędzie. Masakra. No nic, chyba tutaj jedynym rozwiązaniem słusznym będzie wymiana całości. Tak, ja może wypnę tą, nie, wtyczkę nie wypniemy, ale może wiesz co, poucinamy, żeby te gołe kable nie wisiały, tak? Albo jakieś zwarcie nie zrobiły. Albo dokładnie, odizolujemy to i no wtyczkę nie będziemy wypinać, żeby tam też nie doszła wilgoć do wtyczki, a po prostu no zamówisz sobie tą sondę i wymienimy. A wy jakie macie doświadczenia ze zwierzątkami? Też ich utrzymanie dużo kosztuje. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiamy.